Witam Państwa na kolejnym filmie Niebocentryzmu. I dzisiaj będziemy się zajmować, co to jest to Nibiru i jaki to ma wpływ, czy wpływ, nie wpływ na niebocentryzm. Czy niebocentryzm to może w jakiś sposób wytłumaczyć? Czy niebocentryzm w ogóle jakoś się to się odnosi do niebocentryzmu? Oczywiście musimy cofnąć się tutaj do cywilizacji sumeryjskiej. Co to było? To była cywilizacja demonów. Jak przeczytamy ideologię, czy też mitologię dokładnie, sumeryjską, to się dowiemy, że tam z gwiazd wędrowali aniołowie, no i raczej bogowie, oni się materializowali, płodzili dzieci i tak dalej, i tak dalej. I oni mówili, że oni pochodzą z gwiazdozbioru Oriona albo Plejad. O, tak. No i tam na tych płaskorzeźbach znalazło się taki jakiś punkcik, taka kulka. No i niektórzy z historyków, jak na przykład pan Shinkin, stwierdził, że to jest ta planeta X. Oni to nazywali Sumerowie Nibiru. On to, uwaga, zinterpretował, że to jest planeta jakaś tam w Układzie Słonecznym. No, no i tak to się też sprzedało, tak to się przedstawiło, że to właśnie tak jest. Że to jest kolejna jakaś tam planeta. W tej chwili następuje taki proces pewnej takiej psychozy. No, jeszcze nie jest może psychoza, ale już jest taki pewien niepokój w internecie, no, gdzie są filmy, które pokazują, że jest, że odkryto to, tą planetę, że ją odkryto, że to jest już dowód naukowy, że to jest naukowa sensacja. No dobra, w porządku. Tutaj w internecie polskojęzycznym jest jak najbardziej no, naukowa sensacja. No dobra, co z tego, że jest? Jaki problem? No i może sobie być. No nie, no, problem jest dalej. Obejrzałem filmy rosyjskie na ten temat, chociaż zostały przetłumaczone na język angielski. To ja Państwu to wszystko zalinkuję. Nawet są już tutaj wypowiedzi Putina do Obamy, które mówi o tym Nibiru. A więc jest to sprawa jakaś poważna. Tylko co ciekawe, to właśnie te rosyjskie media, to właśnie, znaczy te rosyjskie, ukraińskie, bo akurat to była jakaś taka sentencja dwóch filmów, rosyjskiego i ukraińskiego. Ja to akurat w oryginale posłuchałem. To akurat, jakie szczegóły są podawane? Podawane są takie szczegóły, że ta domniemana planeta ma, znaczy jest 5 razy większa od Ziemi, że ona się zbliży do Ziemi i jak się zbliży, urwie atmosferę i 2/3 ludzi zginie. I to jest gwóźdź wszystkiego. Podobno to było znane od 1982 roku, tylko zostało, żeby nie było paniki, została ta informacja utajniona po to, żeby elity mogły się przygotować na tą domniemaną zagładę. No i teraz mamy co? Dalej, wypowiedzi polityków i tak dalej. Mamy to wszystko. Tutaj Państwu też zalinkuję, to są artykuły po angielsku. Można sobie wyrobić zdanie. No ale teraz jaki to głębszy sens? No to słuchajcie. Ale to jest głębszy sens. No i teraz jeszcze musimy zobaczyć jeden taki szczegół, że tutaj jest taki element, element tego Nibiru, czy to jest przyzwyczajenie społeczeństwa do czegoś. No właśnie, do zagłady, do tego. I proszę zwrócić uwagę. W tytule zobaczyliście Epoka Lodowcowa 4. To jest największy, raczej najnowszy hicior hollywoodzki, właśnie bajka dla dzieci i młodzieży. No i słuchajcie, tutaj taki znajomy był na tym, no i właśnie, znaczy z Warszawy, no i on tak właśnie, ponieważ no, wie o co chodzi, no to mówi, że on był normalnie w szoku, że ten element został wpleciony w taki film hollywoodzki, gdzie, uwaga, to teraz opowiem szczegóły, bo to trochę nam tutaj zaraz do wszystkiego jest potrzebne. Że ta bordowa planeta, ona się pojawia, ma być zagłada zwierząt na Ziemi, ale co jest najciekawsze? Najciekawsze jest to, że tej zagładzie przeciwstawiają się, pomagają jakby tym zwierzętom, tym ssakom, pomagają gady. Właśnie, gady nagle
biorą kluczową rolę w walce z tym zagrożeniem. Bardzo ważny szczegół, że gardy, no czyli od razu nam się tutaj kojarzy z internetu reptylianie i tak dalej, i tak dalej. Czyli widzimy, tutaj już jest podprogówka taka, że bardzo sugestywna, nie dwuznaczna. No i dobra, te gady nam się tutaj przydadzą z tymi gadami. No i teraz przechodzimy jeszcze do następnego elementu. Tunel Szwajcarii. Państwo mi też tutaj pisaliście niektórzy, żeby coś powiedzieć na ten temat tego tunelu. Ale to jest, słuchajcie, wszystko jest w kontekście niebocentryzmu. A więc z punktu widzenia niebocentryzmu Nibiru nie jest jakimkolwiek zagrożeniem, bo nie ma Układu Słonecznego, bo to jest element diabelski. Czyli Układ Słoneczny to jest religia. A więc to są elementy religijne, tak samo jak religia była Sumerów. A więc widzimy, to wszystko się kręci dookoła jakiejś religii, jakiejś satanistycznej. No i teraz tak, wracając do tego tunelu, tu mamy też akt religijny. No i teraz pytanie, po co ten akt religijny tam był? I zaraz nam wszystko tutaj się powiąże, tylko musimy trochę wniknąć w ten cały tunel. No, ja tutaj Państwu też powiem, że po tym filmie zaraz tutaj pokażę takie przynajmniej dwie grafiki i krótko je omówię. Ale na razie ja tylko powiem to, co mam powiedzieć, a później Państwu to pokażę. Ale powiem po to, żeby po prostu złapać sens całości. Czyli w tunelu Szwajcarii jest nagle akt religijny, nie? Mamy Nibiru, Sumerów, religię, mamy epokę lodowcową, tu wypowiedzi polityków o tym Nibiru i tak dalej, czyli Putina. Putin tam coś mówi do Obamy. Aha, jeszcze jeden taki szczegół był, że była wypowiedź Putina, prezydenta Putina, do, powiedzmy, do widzów telewizji, w rosyjskiej telewizji to było. No i co się stało później z tym filmem? Był on na YouTubie, no i został usunięty. Akurat parę osób, które zdążyło to obejrzeć, no to właśnie to mi powiedziało właśnie, że Putin też się wypowiadał właśnie na temat Nibiru, że to istnieje i tak dalej, że zbliża się tam zagłada i trzeba poinformować społeczeństwo. Ale teraz, żeby paniki nie robić, oficjalne nasze media na przykład na ten temat milczą, chociaż w internecie już coś jest. O, już widziałem coś takiego, nie? W internecie już jest tam jak najbardziej, co niektórzy, no, mówią, że to zostało tam gdzieś przepowiedziane, Majowie i tak dalej, Sumerowie to przewidzieli, że ta planeta, ona co 3600 lat gdzieś tam wraca, no i właśnie powoduje kataklizm, a więc zaraz musimy się przygotować do kataklizmu. No i dobra, w porządku. Teraz się nikt nie przygotowuje, to nie o to chodzi, nie będzie żadnego kataklizmu, tylko sprawiedliwość Boża. W telegraficznym skrócie. Ale zaraz do tego wszystkiego dojdziemy, musimy do tego naszego tunelu tam wejść. No i tak, słuchajcie, na logikę. Mamy tunel Szwajcarii. No, zrobili, w porządku. No ale pytanie, po co ten akt satanistyczny tam był? Te ceremonie satanistyczne. No, niektórzy mówią, że diabła nie ma faktów, nie? Znaczy to jest tak, podawaj fakty, no bo diabła nie ma, tam Biblia to pierdoły i tak dalej. No dobra, no ale dobra, fakt jest faktem, że ten rytuał satanistyczny tam był. To tam kozioł, to co, a ten kozioł co tam robił? A co to jest symbol kozła? To jest diabeł. A diabeł tam po prostu wojował i to ostro. No, tańczył, krzyczał, ryczał. To diabeł, no dobra, w porządku. No pytanie, po co to tam był? Mało tego, kto tam przyjechał? Kto tam przyjechał? Przyjechały głowy państw i wszyscy znaczni politycy mieli ekstra w środku w tym tunelu taką lożę. Sobie siedzieli, widownia była tutaj. To mało tego, tam było w środku w tunelu, powiedzmy, też scenka i na zewnątrz. I zaraz powiem, no tam ci politycy siedzieli w środku, a później po prostu towarzystwo, ci co mieli na zewnątrz to zobaczyć, także. To jest godzina 19, też Państwu zalinkuję. Zresztą takie materiały o tym Nibiru, to Państwu zalinkuję, te anglojęzyczne, będziecie mieli tutaj pewien obraz. I teraz tak, no pytanie. Nibiru, zagłada, epoka lodowcowa, też zagłada Nibiru. No i po co ten tunel w Szwajcarii? No słuchajcie, to już obgadali ten tunel, jakieś tam przesłania, trele, mele i tak dalej. Dobra, obgadali to 10 razy. Już jakby temat, o, zamknięty. Fru, nie ma. No, pytanie, czego nie powiedzieli wszyscy, którzy obgadali. Kto robi rytuał satanistyczny, religijny, nad zwykłym tunelem?
Ile tuneli powstało w Europie, w Szwajcarii? Szwajcaria jest cała pocięta różnymi tunelami. Mało tego, między Szwajcarią a Francją też są tunele drogowe, znaczy tunel drogowy, tam gdzie chyba się buduje, albo się zbudował drugi, to już nie pamiętam, ale swojego czasu to pamiętam, że po prostu tam był kiedyś pożar. I to akurat wychodzi, po francuskiej stronie wychodzi w Grenoble. No i teraz jak wychodziło z Grenoble, no to widać było tylko sznur tirów, tylko żż i tak dalej. A więc czy przy otwarciu takich tam tuneli były jakieś rytuały satanistyczne? Nie było. O, ciekawie. A tu nagle jest 57 km i nagle rytuały satanistyczne. A więc co w tym tunelu jest? Tam jest wejście do podziemnego miasta. To jest gigantyczny schron, który ma właśnie na celu schować elity europejskie, czy też światowe. Mają się tam schować i przeżyć zagładę Nibiru. No i teraz musimy, teraz już wiemy, o co chodzi. To nikt tam przez ileś tam lat tego nie budował, tylko po to, żeby po prostu tam jeździły pociągi z tirami czy z samochodami. Że tam, powiedzmy, jak to obdyskutowali, że to jest obcięte ile? Półtora godziny, nie? Żeby zaoszczędzić półtora godziny, to zrobiono, powiedzmy, tunel o wartości 17 miliardów, nie? Euro, nie? Właśnie to, na zwykłą logikę. I teraz tak, jak jest to podziemne miasto, no to teraz już wiemy, dlaczego właśnie jest teraz propaganda. I to wszystko w tym roku, 1 czerwca, teraz mamy co siebie. A więc wszystko tu się zgrywa w czasie. Tu nagle Nibiru przyjeżdża, robi wycieczkę, powiedzmy, a noż urwie tam atmosferę i 2/3 ludzi zginą. Albo stanie się zupełnie coś innego. No i teraz musimy się teraz dowiedzieć tego, czym jest Nibiru. To, słuchajcie, taki pan Shinkin, to on zinterpretował płaskorzeźby. W ogóle te płaskorzeźby były przeze mnie już od 3 lat, czy 4 nawet znane. Że to były tam jakieś interpretacje. Sobie z tym no, stwierdzili, że jednak no, oni próbowali układ słoneczny dopasować do tych Sumerów. Chociaż to były też demony. Ale po prostu wtedy to była świeża sprawa. Ludzie mieli przekazane, że żyjemy w środku Ziemi. A więc to była grubsza sprawa. A więc nie można było tego tak wykręcić, że powiedzieć, że to jest jakaś tam następna planeta. Nie? I często do różnych artefaktów niebocentrycznych dopasowuje się układ słoneczny. I tutaj tak samo pan Shinkin też to tak zinterpretował, że to musi być właśnie, że to są podania i tak dalej, oni o tym pisali i tak dalej. Co to jest to Nibiru? To jest pałac Boga, jądro wszechświata. W niebocentryzmie centralna część perpetuum mobile, gigantycznego obrotowego nieba. To jest to. I tutaj mamy praktyczną stronę niebocentryzmu. Nie ma żadnego zagrożenia w sensie takim, że coś tam automatycznie leci, urywa atmosferę, 2/3 idzie do piachu, a tam elita się schowa w tunelu. Nie do końca. Dlaczego właśnie to był ten akt satanistyczny? Niektórzy mówią, diabła nie ma, Biblia pierdoły i tak dalej. Takie trelemele tam opowiada, żeby się trzymać faktów. No ale teraz właśnie to mamy fakt, akt satanistyczny. Akurat przy tym tunelu, no bo tam jest ten schron, który ma zabezpieczyć satanistów przed ingerencją tego, który mieszka w kuli. I operuje najwyższą technologią. Powiem ciekawostkę. Próbuje się nadal CERN-em otworzyć niebo, czyli ten pałac, otworzyć tam, wejść i tam zrobić porządek. Znaczy porządek, przejąć go w ten sposób. Boga załatwić, przejąć to perpetuum mobile. Tak jest cel strategiczny satanistów, żeby właśnie to zrobić. CERN-em próbują szczęścia. Nie uda im się z prostego powodu, potrzebują 3 sekwencje. No ale nie znają ich, no i nie będą znać. I dlatego tego nigdy nie zrobię. Ale co chcę tutaj powiedzieć? W tym momencie niebocentryzm tutaj stanowi bardzo dużą barierę psychologiczną, taką barierę jakby spokoju, opanowania, ponieważ nam nic nie grozi, tylko zbliża się czas sprawiedliwości Bożej. I teraz tak, jeżeli chodzi o czas, popatrzmy, wszystko to się dzieje tutaj w roku. 1 czerwca mamy tunel, epoka lodowcowa, tu sierpień, w Warszawie, no to może tam na świecie było wcześniej, nie? To wszystko w tym roku akurat, nie? No dobra, w tym roku w porządku.
te wypowiedzi polityków, wizyty polityków właśnie na tym seansie spirytystycznym w Szwajcarii, no oni są niby świeccy, nie? Nie, oni wyznają religię. Tak, oni też są religianci, wyznawcy danej religii. Tak samo jak byli Sumerowie, też byli wyznawcami religii satanistycznej. No, trudno, żeby politycy byli jakby świeccy, ale na seansie spirytystycznym. O, można tak to nazwać. Co było ciekawe, jeżeli chodzi o czas? Na tym, w tym przedstawieniu satanistycznym w tunelu Szwajcarii, znaczy w tunelu, no, w środku, na zewnątrz, był zegar rozhuśtany. Kręciła się tarcza i wskazówki. O czym to świadczy? Bóg jest dawcą poczucia czasu. Czyli my go sobie mierzymy tym, co pokazuje słońce, księżyc, zegarki i tak dalej. Różne tam zegary atomowe, które dzielą to na godziny, sekundy i tak dalej. To wszystko ustanowił ten, który mieszka w kuli. I ta kula pięknie się do niego obraca, a gwiazdy, słońce i księżyc są wyświetlane na szkle nieba 100 km nad nami. To wszystko jest w pełnej harmonii i to pięknie funkcjonuje przez wieki. I funkcjonuje do dzisiaj i będzie funkcjonować wiecznie. I teraz w tym tunelu, znaczy w tym seansie spirytystycznym, co było tutaj bardzo ważnego. Właśnie pokazany ten potężny zegar na tym, na tej takiej ścianie. Tym wielkim, wielkim właśnie taka rusztowanie, taka wielka konstrukcja tej ściany. Ten zegar był pokazany, a później był pokłon. Czyli komu ludzie oddawali pokłon? Tam byli w specjalnych maskach, to przedstawiali polityków i tak dalej. Że to jest pokłon diabłu, który on to w przyszłości wszystko zdemontuje. On przejmie kontrolę nad czasem. I ten, czyli diabeł zawsze jest symbolem takiego mieszactwa, które tylko miesza, niszczy, burzy porządek. I dlatego ten zegar musiał się tak zachowywać. Kręciła się tarcza, jak i wskazówki niezależnie od siebie. A więc to jest takie przesłanie, to jest tak, naprawdę to jest przesłanie, że diabeł sobie poradzi z Bogiem. To jest gwóźdź. Natomiast wiemy, że sobie nigdy nie poradzi, ale przynajmniej takie przesłanie jest, że zbliża się czas i oni o tym wiedzą, dlatego właśnie popychają ten Nibiru, nawet właśnie w takiej bajce apokoledowcowa, że to się niby zbliża, czyli zbliża się czas ingerencji Boga. To tak w skrócie Państwu powiedziałem. Także tak należy patrzeć na te wydarzenia, które są obecne, które były wcześniej, i te, które nastąpią przed nami. Teraz przechodzimy do grafiki. Teraz jesteśmy już tutaj na tej części graficznej. Tutaj w sumie są tylko dwie grafiki właśnie z tego tunelu, z tego otwarcia tego tunelu w Szwajcarii. I tutaj co chcę powiedzieć, co akurat to przedstawię, to akurat wyłapałem, bo to słuchajcie, to jest godzina 19, to jest trochę czasu. Ja Państwu to zalinkuję, ale po prostu no, można się wtedy przyjrzeć, to przypatrzmy się, nie? Jeszcze raz, jak już ktoś tam tylko fragmentami oglądał. Ale co tutaj jest takiego ciekawego? Proszę bardzo, to co przedstawia tutaj właśnie to koło z tym jądrem, można powiedzieć, że to jest oko ludzkie, ale nie do końca. To przypomina bardziej tutaj model energetyczny całego wszechświata. Z jądra idzie energia, która po prostu daje życie każdemu. I teraz tak, to co te kobiety, takie niby niewinne i tak dalej, to archonci. Sztuczna inteligencja. W ten sposób diabeł chce się dostać do nieba, do tego jądra wszechświata. Akurat jest tutaj w kształcie takiego małego elementu. Także tutaj to bardziej wygląda na model energetyczny wszechświata. Tutaj od jądra idzie energia do ziemi i w ten sposób całe życie funkcjonuje. No, ja taki jeden z elementów tutaj znalazłem. Element niebocentryczny. Ale no, sataniści tutaj wiedzą. Oczywiście nikt, kto tak nie chce przyznać, powiedzmy, tego niebocentryzmu, to oczywiście by nie wiedział, o co chodzi. Dzisiaj na przykład jest taka teoria elektrycznego kosmosu, nie? Pioruny bogów to się nazywa. Też można tutaj poczytać o tym właśnie energetycznym, elektrycznym
wszechświecie, znaczy wszechświecie, o tej o tym elektrycznym niebocentryzmie w ten sposób. Bo cały ten wszechświat, to co się nazywa, takie słowo wszechświat, to jest raptem 12,5 tysiąca kilometrów. Od szkła Karmana do szkła Karmana, obrotowe niebo, kula o takiej średnicy. No dobra, teraz idziemy dalej. I tutaj co jeszcze chcę powiedzieć takiego ciekawego na ten temat. No przecież takich tuneli Szwajcaria ma całą masę, no jest podziurawiona jak ser szwajcarski. Czy akurat takie ekstra rytuały tutaj tam zachodziły? Nikt nie słyszał, żeby jakieś specjalne rytuały przy otwarciu różnych tuneli były. A tu akurat w tym wyjątkowo. No dlaczego? Nie dla pico ten rytuał tutaj jest. No dlatego, ponieważ się zbliża czas końca tego systemu. No i zbliża się też, no i oczywiście to jakby tutaj sygnalizuje, że w tym tunelu jest coś jeszcze. No to już mówiłem. Czyli podziemne miasto. Teraz tak, ja mówiłem Państwu o tym zegarze. No oczywiście później te osoby się tutaj, ci niby tutaj symbolizują polityków, oni się tutaj przed tym zegarem, gdzie tarcza krąży i strzałki tak samo kłaniają. Co ciekawe, tego typu miasta podziemne to są znane, na przykład lotnisko Denver. W swoich czasach, kiedy byłem w Moskwie, to ja widziałem właśnie w tym metrze moskiewskim, to widziałem takie potężne wrota. Później się okazało, że właśnie to są wejścia właśnie też do podziemnego miasta. Także Putin ma swoją norę. Rodzina królewska z Anglii też ma niby norę. Lotnisko Denver. Także wszędzie gdzieś tam na świecie są jakieś schrony podziemne, gdzie chcą się na wypadek ingerencji Boga schować sataniści. O, w ten sposób. Także wszyscy mają swoją norę. A co tutaj ciekawego, chcę powiedzieć, że te podziemne miasto w Moskwie, gdzie normalnie można kolejką, metrem tam wjechać nawet, to było budowane od lat 70. i w tej chwili też jest nadal rozbudowywane. Także wszyscy się na to Nibiru, na tą Lipę tutaj niby przygotują, ale tak naprawdę jest to przygotowanie do właśnie tego czasu, kiedy zbliża się sprawiedliwość Boża. Jak to będzie wyglądało, to zobaczymy. Na razie ubieramy papcie, siadamy w fotelu i oglądamy, co się będzie dziać. Także spokój, wolne ruchy na razie. No to tyle. Dziękuję.